Laura Samojłowicz na ściankach eventu pojawiła się w neonowym kombinezonie, do którego aktorka miała dopasowane okulary przeciwsłoneczne. Swoim rzadkim bywaniem na show, biznesowych imprezach zainteresowała nie tylko fotoreporterów, ale i naszego reportera, Damiana Glinkę. Jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie to wywiad inny niż wszystkie. Laura Samojłowicz zdobyła popularność, występując w takich serialach jak Amiak, Miłość, Gliniarze, Zmiennicy, Rancho, Rodzina Zastępcza, Plus, Egzamin z Życia, 39 i Płoczy, Hotel 52. Przyjęła angaż, w jak oni śpiewają, i zwyciężyła w finale piątej edycji programu. Miała ogromny talent aktorski, ale też dzięki śpiewaniu zdobyła uznanie widzów i krytyków. Być może nie wszyscy pamiętają. Ale na przełomie lat 2012-2013 odeszła z obsady hotelu 52 w obliczu skandalu i wyjechała z Polski do Niemiec, gdzie się urodziła. Po czasie wróciła do Polski, lecz przez popalone mosty nie jest łatwo jej zdobyć angaż w polskich produkcjach. Tym bardziej Pomponik chciał dowiedzieć się, jak czuje się aktorka i czy będziemy mogli wkrótce zobaczyć ją na ekranach kin lub telewizorów. Na pytanie o samopoczucie aktorka odpowiedziała po angielsku. Thank you, I'm great. You. zaczęła Laura na pytanie Damiana Glinki, czy będą rozmawiać po angielsku, czy może jednak po polsku. Aktorka odpowiedziała jedynie, "You can language. It's not a problem. Mamy to." Zapytała do kogoś stojącego obok, przypis redaktor. "What's w difference? Wchad do jomen. kontynuowała aktorka. Na kolejne pytania zadawane przez pomponika, aktorka albo szeroko się uśmiechała, wzruszała ramionami, milczała lub rozkładała ręce. Ostatecznie, celebrytka wróciła do języka polskiego i odpowiedziała na pytanie o swoje samopoczucie, dobrze. No cóż, krótko i zwięźle, ale ważne, że u aktorki wszystko gra. Na pytanie, dlaczego tak mało jest laury na salonach, bo widzowie tęsknią, po chwili ciszy odpowiedziała, ojej. To bardzo miłe, chciałam to usłyszeć, dziękuję ci bardzo. Tchankio Wermuch Tchankio, mówiła z uśmiechem i jednoczesną pełną powagą. Damian Glinka nawiązał do tematu, kiedy to aktorka postanowiła pod postem Antka Królikowskiego dodać mu otuchy. .hmm. A o co pytasz? Nie pamiętam, odparła po dłuższym zastanowieniu Laura. Myślicie, że to będzie kolejny ikoniczny wywiad z udziałem Pomponika? Zobacz też.